I told you every single time, don't you worry. You would always call me at the wrong time. Hejka kochani, witam na kanale Pushing Girl. Dzisiaj kolejny filmik z przymrużeniem oka. Dobry tata versus zła mama. Który rodzic wam na wszystko pozwala? Mama czy tata? A kto jest bardziej rygorystyczny? Napiszcie, jak to jest u was, team mama czy team tata. Chyba że obydwoje są wyluzowani lub obydwoje są rygorystyczni. Pushiny gotowe? Tak? No to zaczynamy. Ja teraz wychodzę, a wy macie posprzątać dom. Ma być wysprzątane na błysk. Zaraz przygotuję wam cały osprzęt i do roboty! Zaścieranie kurzy i przetarcie blatów odpowiada Weronika. Proszę. Dobra, to znam. Mikrofibra, ściereczki. A to? Packa na muchy. A ty dostajesz odkurzacz, powierzchnie płaskie na sucho, na mokro, mają błyszczeć. I 3 godziny z głowy. Najpierw odkurzanie, później mopowanie. Aha, jeszcze jedno. Jak wrócę, to wjeżdża biała rękawiczka i sprawdza poziom czystości mieszkań. Wiesz co, Weronika? Co? Tu w odkurzaczu jest funkcja turbo. Wiesz, do czego to jest? Wiem! To jest turbo moc do sprzątania! Sekretny przycisk mamy. Ha, to już wiem, dlaczego ona chatę sprząta w godzinę 30, a my już 2 godziny sprzątamy i ani połowa nieskończona. To wypróbujemy teraz to cacko. Jak to tak szybko sprząta? Czekaj, czekaj, czekaj! Ale mój sprzęt do sprzątania nie ma żadnego przycisku turbo. To jest nie fair. Ale wiesz? Coś tu jest nie tak! Co się tutaj dzieje? Dlaczego do mnie jest posprzątany? Odkurzacz na środku leży, szmatki do sprzątania rzucone byle jak. Tyle czasu mnie nie było, co byście zrobili? Jezu, co ci się stało? Użyłem twojego przycisku turbo. To już wszystko jasne. Dać chłopu odkurzacz, kontuzja gwarantowana. Dobra, to idę do szkoły. Hola, hola! A kurteczka, czapeczka, rękawiczki, szaliczek? Gdzie ty tak idziesz? Zmarzniesz mi dziecko! A co ta matka z tobą zrobiła? No powiedziała, że zimno, to mnie ubrała. Chodź tu dziecko, ja cię wystroję. No i to mi się podoba. Tak wygląda ładnie ubrana dziewczyna. Dziękuję. Tak, idziemy. Dobra. A few moments later. No miała rację. No troszkę zimno, idziemy się ubrać. Wiesz co, mama, dzisiaj idę na imprezę. Mogłabym użyć twoich kosmetyków, żeby się wymalować? Please. Ty tak serio pytasz, czy możesz użyć moją kolorówkę? Ty wiesz, ile ona kosztowała łącznie? Odpowiedź brzmi kategorycznie nie. Ach, szkoda. Ja w twoim wieku się nie malowałam. I tak się nie kapnie. Coś sobie pożyczę. To się nie stało naprawdę. To się nie dzieje. Mogę naprawić. Tato! Co się stało? Nie uwierzysz, złamałam najdroższą szminkę mamy! Co my teraz zrobimy? Wiesz co? Mam pomysł. Daj mi chwilę, zaraz wracam. Zobacz, co znalazłem. Manufaktura szminek. Naprawimy szminkę mamy i będzie gitara. Dziękuję, uratowałeś sytuację. Zrobimy mamie 100 razy lepszą pomadkę i nie będzie zła, że zniszczyłam tą pomadkę. Wow, tutaj możemy się dowiedzieć całej historii o szminkach. Poczytam o tym później. Teraz muszę uratować sytuację, uratować siebie. Robimy szminkę.
Nasza baza jest już rozpuszczona. Teraz dodajemy barwnik i aromat. A teraz dodajemy zapach. Ja wybrałam róże. Mamo, muszę ci coś powiedzieć. No, dobra, spoko, odzwonię do ciebie później, bo Weronika coś ode mnie chce. No, dzięki za telefon, pa! Co jest to? Pamiętasz, jak nie pozwoliłaś mi używać swoich kosmetyków? No, oczywiście, że pamiętam. To masz duży problem, bo złamałam ci pomadkę. Ale! Zrobiłam ci nową, lepszą, ładniejszą. Kolor jest taki... czerwony, przepiękny, proszę. Zniszczyłaś mi pomadkę marki Jacobs! Moją ulubioną! One już zostały wycofane! Już jej nie kupię! Ja ją tak oszczędzałam! To jak mogłaś? Ładnie pachnie, jest w swoim ulubionym kolorze. A to znaczy, że szlabanu nie dostaniesz? O, opakowanie ma bardzo ładne, jaka leciutka. Jak super się wysuwa, jaki ma piękny kolor. Mogę przetestować? Różana? Tak, to twój ulubiony zapach. No, to kara zabrania telefonu nie będzie na miesiąc, tylko na 2 tygodnie. Dziękuję za pomadkę, jest super. Och, muszę się umyć, ale mi się nie chce. A w dodatku moja szczoteczka jest rozładowana. A co ty robisz? Przyłapałam cię, bawisz się szczoteczką do zębów, miałaś się umyć. Raz, dwa, trzy, bo już późno. A ty co tu robisz? Muszę wymyć zęby i zjeść kolację. Słuchaj, ja mam dla ciebie super lifehacka. Zrobisz 2 w 1. Mycie zębów plus kolacja. Co ty na to? Brzmi świetnie. Myjesz zęby kremem czekoladowym, a przy okazji jesz kolację. Jesteś genialny! Robisz? Ty masz jutro 2 sprawdziany z chemii i z geografii. Dlaczego się nie uczysz? Chcesz kolejną pałę dostać? O matko, zapomniałam, faktycznie. Co z tego, że będę się uczyła, jak ja tego w ogóle nie rozumiem? Wiem, poproszę tatę, zawsze mogę na niego liczyć. Tato, bo mama na mnie krzyczała, bo ja mam jutro sprawdziany i się nie uczyłam, tylko siedziałam na telefonie. No dobra, będę się uczyła, ale najpierw ktoś musi mi to wytłumaczyć. A z czym masz problem? Z geografii uczyłam się o wulkanach, a z chemii o reakcjach, no wiesz, bąbelki i te inne sprawy. A gdzie masz ten zestaw od wujka Janka? W szafie. To go przynieś, zaraz ci pomogę. Zobaczysz wszystko w praktyce. Mam 100 pierwszych eksperymentów. Zobacz, ile w tym zestawie jest ciekawych eksperymentów. Na pewno znajdziemy ten, o którym musisz się nauczyć i zobaczysz to w praktyce. O, to robiliśmy w szkole. Musujące reakcje, bąbelki, zróbmy to. Czytaj, co jest nam potrzebne, a ja będę wyciągał z zestawu. Próbówka. Jest. Kroplomierz i łopatka. Jest. Kubeczek. Jest. Balonik. Jest. Wodorowęglan sodu. Jest. Poszukaj w domu, octu. Ej, mamy ocet? Mamy, zaraz przyniosę. Patrz, jakie fajne okulary, zakładaj. Jak wygląda? Super. Co robimy? Okej, co musisz zrobić? Nalej trochę octu do kubka. Za pomocą kroplomierza pobierz 5 ml i wlej je do próbu. Ocet mam już przygotowany. Otwieramy wodorowęglan sodu i wsypujemy do balonika. Nakładamy balonik na próbówkę, trzymając palcami, unieś balonik tak, aby substancja opadła do próbówki. Wszystko mamy już gotowe. Raz, dwa, trzy. Przesypujemy. A co z geografią? Z wulkanami? Nie przejmuj się. Eksperymenty z wulkanami też tu znajdziesz. O, jest!
erupcja widziana od zewnątrz. Co potrzebujemy? Model wulkanu, strzykawka, zamykane kubki, wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, czerwony barwnik i tyle! Wiesz co, dla bezpieczeństwa rozłożymy folię, żeby mama nie była zła, jakby wulkan za mocno wybuchł. Co musisz zrobić? Za pomocą łopatki przełóż z torebek o czynniki chemiczne, kwas cytrynowy i wodorowęglan sodu do dwóch pojemników załączonych w zestawie. Wszystkie nasze składniki są już w wulkanie. Teraz musimy po prostu wlać wodę i czekać na erupcję. Wow, ale super! Teraz to jest piątka murowana z geografii. Widzisz to, co ja? Pyszna zupa. Wiesz co? Mam pomysł. Jaki? Patrz. Ups, spadła mi łyżka. Ja też tak chcę, ja też tak chcę. Ale mnie stopa spędzi. Blady. Jestem geniuszem! W dzisiejszym filmie pojawiły się dwa zestawy I'm a Genius Science firmy Lisiani. Dzisiaj Wam zaprezentowałam manufaktura szminek i 100 pierwszych eksperymentów. Ale poczekajcie, poczekajcie! Oprócz tych dwóch zestawów w tej serii mamy jeszcze 3 inne! Chemia na szóstkę i mam nadzieję, że taką ocenę jutro dostanę na sprawdzianie. Manufaktura brokatu i coś dla glutomaniaków. Fabryka glutów. W każdym zestawie znajdziecie instrukcję i trochę teorii, która jest bardzo ciekawa. Zestawy są bezpieczne, bo wszystkie odczynniki posiadają odpowiednie atesty. Ja myślę, że z tej serii wszyscy znajdą coś dla siebie. To który zestaw chcecie na Mikołaja? Wszystkie linki do tych zestawów znajdziecie w opisie. Gdzie? Pod filmem! To teraz link możecie skopiować i wysłać do Mikołaja.